Hej, witam was w pierwszym odcinku z serii zagrajemy w Gothic Wielka Wojna. To jest wersja demo, co prawda, ale no po prostu gra jest epicka, mod ten wprowadza wiele rzeczy. Zresztą zaraz sami się przekonacie, jak to wszystko wygląda. Dobra, od razu na początek wybieramy klasę postaci. Postać oczywiście bierzemy sobie wojownik tutaj, właśnie każdy ma jakąś specjalną zdolność, chyba wojownik otrzymuje właśnie tam siłę podczas walki. Mój komputer jest oczywiście mocny, damy, no Gothic to jest stara gra już. Poziom oczywiście bierzemy najtrudniejszy, jaki jest, czyli piekło. Dział pierwszy, droga wyboru. Tak to właśnie wygląda. Od razu na samym początku wam pokażę tutaj wszystkie umiejętności i premie. Tutaj już nie czerpię tak właśnie z B umiejętności, tylko właśnie z tego, z tej księgi. O, tam możemy się dowiedzieć. Dobra. Tycie, NPC, to wszystko powyłączamy, bo to mam błędy jakieś tam. No i właśnie przez to może nam się gra bugować. Dobra. Tytoń wyłączymy i też jeszcze alkohol wyłączymy. No i zaraz właśnie musimy pójść do monolitu, no w którym już tak na dobę rozpoczniemy właśnie rozgrywkę. Wyłącz, jeszcze włączę pewną rzecz, właśnie zmienię pewną rzecz, to też w ustawieniach. Zmień uszkodzenia broni i zbroi. Bardzo małe. Damy tutaj bardzo małe. No i dobra. Już tak na dobę rozpoczynamy. Atletyka, jak widać, tam w lewym górnym rogu jest. No i dobra. Ekran ładowania taki zwykły, niestety, ale grafika się ewidentnie zmieniła, tak, taki jakby trochę tekstury pak z Gothica 2 jest. Przynajmniej tak to wygląda, ale teksturki no są lepszej jakości. Ostatnio właśnie nawet grałem w tego moda, chyba tam z 3 godzinki. No intro przewinę i tak by się chyba nie nagrało, niestety. Tedem. Dobra. No, tutaj właśnie rozpoczynamy już. Tak jak rozpoczynamy, tak jak właśnie na początku. Czyli najpierw pierwsza rozmowa z Diego. Na razie to. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. To jak będzie? Dobra, a co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Dobra, nazywamy je Kolonią. Wiesz już, że wydobywamy rudę dla króla. Cóż, w każdym razie tak robią ludzie ze starego obozu. Wewnątrz bariery powstały trzy obozy. Największy i najstarszy jest tak zwany stary obóz. Mod wprowadza jeszcze jeden nowy obóz. Obóz gwardii chyba, albo uchodźców, coś takiego to się nazywa. Jak dostanę się do starego obozu? Podążaj tą ścieżkę. Stary obóz to najbliższe, mniej więcej bezpieczne miejsce, jakie napotkasz po drodze. Pomiędzy obozami kręci się wiele groźnych zwierząt. Radziłbym ci postarać się o jakąś broń. No więc, gdzie mogę znaleźć oręż? Gdzie mogę znaleźć? Rozejrzyj się trochę w pobliżu opuszczonej kopalni. Na pewno znajdziesz tam coś przydatnego. Kopalnię nie trudno znaleźć. Leży parę metrów w dół kanionu. Dlaczego mi pomogłeś? Dlaczego mi pomogłeś? Bo potrzebowałeś pomocy. Gdyby nie ja, Bulit i jego chłopcy mogliby cię wykończyć. No, na początku dostaliśmy piąchę w twarz. Miły, żeby się temu spokojnie przyglądać. W końcu przebyłem całą tę drogę po to, by złożyć ci propozycję. Propozycję? Tak. Po tym zajściu z Bulitem i jego ludźmi powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Każdy, kto tu trafia, ma wybór. W kolonii są trzy obozy i w końcu będziesz musiał do któregoś dołączyć. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem dla nich będzie stary obóz.
No więc, jak dostanę się do stałego obozu, chociaż tutaj tak nie mam, wiesz się. A gdzie jest teraz Bulit? Oni i pozostali przenoszą towary z zewnątrz do obozu. Tam go znajdziesz. Tam, a jeśli chcesz z nim walczyć, radzę ci uważać. To doświadczony wojownik. Mam list do arcymistrza magów ognia. Czyżby? Jakiś mag dał mi go, zanim mnie tu wrzucono. Twoje szczęście, że nie mogę się więcej pokazywać u magów. Ktoś inny mógłby ci poderżnąć gardło za taki nic. A to dlatego, że magowie hojnie opłacają swoich kurierów. A większość z tutejszych ludzi... Nic nie posiadam. Na twoim miejscu trzymałbym język za zębami, aż do chwili, gdy spotkasz któregoś z magów. Chociaż wątpię, żeby ci się udało. Dlaczego? Magowie mieszkają w zamku, w starym obozie. Tylko ludzie Gomeza mają tam wstęp. No i kim jest Gomez? Kim jest Gomez? Gomez jest najpotężniejszym z magnatów kierujących handlem rudą. To on rządzi w starym obozie i ma najwięcej do powiedzenia w całej kolonii. Załóżmy, że chciałbym dołączyć do jego ludzi. Co powinienem zrobić? Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. Powiedz mu, że Diego cię przysłał. No i od razu nas może nauczyć, jak się posługiwać łukiem. No i kuszą. No i dobra, zakończymy rozmowę. Dzięki za pomoc. Spotkamy się w starym obozie. Rozdział pierwszy. Witamy w kolonii, czyli tak jak w normalnym gotiku. Dobra, tutaj mamy pochodnie, tutaj mamy te też właśnie przedmioty na początek. Czyli byłka rudy i piwko. No dobra. Idziemy dalej. Tutaj zaraz właśnie będzie ten nowy obóz, o którym przed chwilą właśnie wspomniałem. No i tu też właśnie dołączymy do tego obozu. Jeżeli nam się to uda właściwie, bo gra ma dużo bugów i jest tak właściwie niedokończona. No i to jest właśnie chyba jedyny minus tej modyfikacji. Bo naprawdę wiele ona wprowadza. Wprowadza tarczę, wprowadza chyba wszystko, czego fan Gothica mógłby oczekiwać. O, gin, chrząszczu. I plus 40 expa. Jest dobrze. Dobra, jeszcze jeden. O, gin. No, jest. Daliśmy radę. Dobra. Wow, co jest? Dobra, tutaj wpiszemy jakieś dziwne, coś się zrobiło. Trochę się zepsuło. Nie wiem, chwilka, wyjdę i wejdę. No i dobra, już jest chyba wszystko w porządku, przynajmniej mam taką nadzieję. No i wybrałem klasę. Teraz pozostaje mi moje przeznaczenie. Tak jest. W drogę, dział drugi, droga wojownika. Mhm. Ależ epicka muzyka i chrząszcze kolejne. No to już będzie kolejne właśnie dostawa doświadczenia, dawka. A doświadczenie na pewno nam się przyda. Gin, chrząszczu, jeszcze jeden, jest. Tak jest. Ile nam jeszcze tam brakuje? 180 nam jeszcze brakuje. Tutaj jest walka ze spisą, walka Killofem też jest inna. No mod jest ogólnie ciekawym. Sądzę, że coś znalazłem. No, takie coś też jest właśnie takim plusem tej modyfikacji, że na przykład ten dialog właśnie z Gothica 2 wyciągnięty. Mhm. Przynajmniej coś się dzieje. No i Killof zakładamy od razu. Wyciągamy i mamy nowy wpis w dzienniku. Wykuwanie broni. Mhm, dobra, do naprawy, żebyśmy poszli. No, to jest tu, tylko takie coś. Mamy tutaj węże, wiewiórki i inne takie rzeczy. Pogadamy. Co słychać? Wszystko w porządku. No, tak na początku jest. Kilka kwestii zdubbingowanych. No i jest dobrze, ogólnie. Teraz wam pokażę tą nową walkę Killofem.
Tutaj tak w lewo, prawo i tutaj tak w górę. Tak to właśnie wygląda teraz walka killowem. No moim zdaniem nawet spoko. No i dobra, tutaj mamy jakieś machiny wojenne. Nie wiem co to jest takiego, ale idziemy dalej. Tutaj zaraz właśnie wykopiemy skarb. Mamy tutaj grabie, czyli coś nam podpowiada, żebyśmy użyli ich. Mamy tutaj. No i dobra. No więc grabimy sobie. I nowy poziom. Skórzany mieszek. Tak jest. Takie skarby są poukrywane tutaj w świecie. No i my będziemy ich szukać po prostu. No na początku na pewno nam się przydadzą takie coś, nam się przyda. Kilka przedmiotów i ogólnie tego, w końcu gramy na poziomie piekło. No więc raczej łatwo nie będzie. Przynajmniej mam taką nadzieję. Wcześniej jak grałem, to też grałem na poziomie piekło. No i tam pograłem chyba z 3-4 może godzinki. No i ogólnie tak właśnie nie wywalało tak za często, chyba mi wywaliło tylko z 2 razy. Radzę właśnie zainstalować GMTK. No po prostu to na pewno spowoduje mniej, po prostu, że będzie mniej crashy. No i dobra, tutaj mamy tych tutaj jakiś strażników, zostawimy ich w spokoju może i idziemy dalej. No, pierwsze odcinki będą tutaj tylko główne właśnie w tym obozie nowym. Tu jesteś, chciałbym coś przekazać. Coś, co mógłbym odmienić twoje tutejsze życie. Mateo cały czas cię obserwuje, nawet nie wiem kto to jest. No i chce on, żebym właśnie dla niego pracował. No i będziemy właśnie pod jego opieką najpierw. Pierwsze zadanie, odbierz od kowala koło zębate i dostajesz je do Szowi. Dobrze, to jest ten chłopak, dokładnie. Co do tego koła, gdzie znajdę jakiegoś nauczyciela? Dlaczego chcesz się nauczyć? No wszystkiego najlepiej. Nie mogę zwiększyć siłę. Nie spotkał póki co nikogo takiego. Byłutus. No i jakiś skopacz może mnie nauczyć killoffem. Tutaj jest również właśnie walka ze spisą. Co do tego koła? No wypytamy go wszystko, gdzie znajdę dosza. Gdzie znajdę? No i kręci się koło areny, ale w nocy możesz go znaleźć w jego chacie, koło kowala. No ja wiem gdzie to jest. Gdzie znajdę go? No dobra, już po niej idę. Okej. Okay. No oczywiście zapiszemy na jakimś innym. Wow. Im więcej save'ów, tym lepiej. Bo po prostu jakby się nam jakiś zbugował, to byśmy mieli po prostu jakiś inny. No i od razu tutaj mamy runę teleportacyjną i kufel, którego tak naprawdę nie możemy otworzyć. Dobra, wbijamy jak do siebie. Nie znam się na otwieraniu zamków. No i jest właśnie dialog, że nie znamy się na otwieraniu zamków. Cóż, mówi się trudno. No i pogadamy z tym gościem. Jestem tu nowy, a ty kim jesteś? Jestem tu nowy, a ty? Jestem Guardet. Jestem najlepszym wojownikiem. No i to tyle, no to sobie z nim pogadaliśmy. Brutus. Stół nieznajomy, jestem Brutus. Królewski wojownik. Tak, no i tutaj mamy dialog taki w sumie jak z Lotarem w Gothic 2. Czyli po prostu to przewinę, no chyba każdy zna ten dialog na pamięć. No i mamy od niego właśnie zadanko, to chyba jest tylko jakiś właśnie taki nowy dialog. Mamy gwizdnąć amulet Dosha z jego chaty. No i dobra. Powiedz mi o przepisach. Jak mogę zostać strażnikiem? Muszę zrobić mnie z taką zbroję jak twoja.
gdzie mogę spędzić noc i czy nauczyć nas walki. Dobra. No i dzięki. To było u ciebie na tyle. Teraz idziemy dalej. Dobra. To czego chcesz? No i tutaj tak jak z Joe'em byśmy gadali w Gothic 2. O tej kradzieży takiej jakby. Tutaj jest właśnie inna osoba, ale na takiej samej zasadzie w sumie. Sami widzicie. I dobra, wypytamy go o wszystko. Co wiesz na temat zaginionych? Również właśnie tutaj kilka jest perfidnie zeźniętych misji i dialogów właśnie z Gothic 2, co mogłoby być plusem, ale również jest to minusem. No gdyż no po prostu w Gothic 2, jak skoro to było, to tutaj tak jakoś lipa, przeniesienie po prostu zeźnięte na hama, tak jakby wszystko. Co jest nie za fajne. Komendant straży. O, chyba dwa kawałki właśnie nam mięsa prosi nas, dobra. Tutaj 15 minut już gramy. Tak, do 30 powiedzmy pogramy. No i zakończę właśnie tym pierwszy odcinek. Naucz mnie gotowania. Mamy tutaj pełno nowych umiejętności. Co jest również fajnym właśnie plusem. Dobra, drzwi. No i tutaj mamy skrzyneczkę, yeah. Ach, sądzę, że coś znalazłem. Tak, sobie na moneta, waluta wariantu. A byłki rudy to chyba waluta koinis, o ile się nie mylę, tak. Dokładnie tak. No i pozbieramy jeszcze wszystkie itemki ze stołu. Oczywiście, tutaj możemy kraść wszystko właściwie. Niby jest tutaj komendant straży, ale tutaj właśnie to chyba nie działa coś. Jest to bug raczej. No a takie coś można wykorzystywać spokojnie. W sumie zachęcam was właśnie do zagrania w tą modyfikację, bo jest ona no nawet fajna. Dobra. Kolejny saveik. No jeszcze zrobimy na szybko jakiegoś questa może. Tutaj właśnie będziemy, co jest nowy quest. Tam jest kowal właśnie, o ile się nie mylę, ale tutaj jeszcze mamy kilku właśnie ludzi. Serafina. Walka jednoręcznym orężem. No i tutaj mamy właśnie, musimy się uczyć ciosów. Na pewno się pouczymy, ale to później. Szukam pracy. A ja szukam pracownika. Co muszę zrobić? Chodź za mną, wszystko ci opowiem. Mamy gwizdnąć właśnie Doszowi, jego tarczę. No, tarczę gwizdniemy bezproblemowo. O. No i dobra. Taki pierwszy, trochę nudny będzie odcinek. Pełno rozmów i w ogóle. Mało co zabawy, tak naprawdę. No ale później mam nadzieję, że to się jakoś rozkręci. Tutaj mamy magazyn. Taki nowy świat to jest jakby. Pewnie nie będziesz chciał. Chcę wejść. Chcę. Dobra. No i tutaj mamy pracownik, wojownik, szrot. Tutaj jest pełno tych ludzi. Trochę lipnie jest to wykonane. Z nim możemy podróżować. Ze szrotem. I tak było też właśnie w Gothic 2. To jest taki, może być to nasz taki jakby pomocnik. Na początek. No,
Nie no, tutaj jest taki jeden facioł z imieniem. O, właśnie ten. Kim jesteś? Nigdy się tu nie widziałem. A na kogo wyglądam? A na kogo? No, sobie odpowiednią. No, no i on właśnie nam zleci kolejnego właśnie questa. No tam zaraz zobaczymy wszystko co i jak. Ej, no nie no, pracownik. O, jest tutaj, dobra. Możemy z nim pohandlować. O, ma pełno właśnie tutaj towarów cennych. Ma takie właśnie zupy i w ogóle. I gulasze, które nam dodają na przykład do życia, do many, do siły, no i właśnie do zręczności. Zaraz wam pokażę baga, którego wykorzystamy później, zaraz. Tylko czy ma mięso? Nie ma mięsa, niestety. Jakbym miał jedno sojowe mięso, to to by było dobrze. Teraz może miał, ma. To właśnie... Dobra, jeszcze raz z nim, do niego zagadamy i może będzie miał. Widać, że właśnie przy nowej rozmowie jest właśnie, ma taką jakby nową dostawę tych przedmiotów. No lipa, lipa. Straszna, że mięsa nie mam. Powinien mieć chociaż jedno, no mięso jedno. Nie wymagam wiele. Może my mamy? My mamy, ale smażone mięso mamy, a nam jest potrzebne jedno sojowe. Dobra, jak nie będzie teraz miał, to olejemy póki co. Później najwyżej jakoś zdobędziemy to. No i ma też miecze właśnie. Te miecze później zaraz... Wszystko od niego właściwie wykupimy. Bo przy pomocy takiego jakby baga. Ale to zaraz, dobra. Hej, ty, nie wyglądasz za dobrze. Zamknij się, szukasz górza, czy co? Co z tą martwi mnie, że jesteś blady? 5 butelek piw. Chyba nie mamy tyle, ale nie jestem pewny. A mamy, mamy. No masz tutaj piwka. Dam ci za darmo w sumie. Ale no mamy przynajmniej 50 doświadczenia. I tutaj mamy też pełno piwek darmowych. Dobra, jakoś postaram się tutaj wejść na górę, ale nie wiem czy to się nam uda. No i co tutaj jest właściwie? No właściwie na dobrą sprawę tutaj nic nie mam, a jest jednak niewidzialny warsztat. No i zabaguję trochę delaytem. No. Dawno nie zapisywałem, muszę tutaj... No właśnie tutaj zapisywanie to podstawa. 22 minuty gramy, więc jeszcze coś zrobimy. Podejdź bliżej, co jest grane. On nam zleci, że właśnie ukochana mu tam zesłali ją do kolonii, no i on właśnie tutaj się dostał, żeby ją odnaleźć, no i tak właśnie prosi nas właśnie, żebyśmy ją odnaleźli. Dobra. Co wiesz na temat zaginionych? Będzie taki jak raczej przelotny. Przelotne takie zagrajemy. Dobra. Idziemy z niej. I właśnie od niego zyskamy zaraz to złoto. No dobra. No i teraz. Mam cię. Mam cię. Czego od niego? Teraz gadaj kim jesteś. Żebyś lepiej zwrócił pieniądze, powinien wydać się straży. Dopilnuję, byś lewnił wąs, to on nie chce odwołać z twojej gęby. Dlaczego miałbym chcieć to zrobić? Wąs on nie chce widać twojej gęby. Dobra. Tak to właśnie załatwiliśmy.
Możemy w sumie iść zaraz oddać tą kasę, ale tutaj mamy jeszcze arenę, tutaj mamy kolejnych nowych ludzi. No może jeszcze pogadamy tak właśnie z każdym. No. To dużo pogadałem z nim. To wiesz, na temat zaginionych. Pogadaj z Mateo. Dobra. Pogadajmy lepiej o czymś. Ja chciałbym być teraz w jego skórze. I mamy do niego przyjść wieczorem. Adonis cieszył się ze wszystkiego, co się już wcześniej powtórzył. A swą miłością darzył jednakowo wszystkie rzeczy. No dobra. Lepiej się w nic nie rozchować. Chciałem, że będą kłopoty. Chcę nie... Ale no swój podmiot, czym przejadą z nim przemierzłem. Czekaj. Jeszcze jest tu wierzba jakiś. Z tym gadałem już. Jeszcze wbijemy tutaj do noclegowni. No i w sumie zaraz kończymy pierwszy odcinek. I tak już tutaj raczej się nic ciekawego nie wydarzy. Może coś tutaj znajdziemy ciekawego? Niestety nie. Chwilka, ile już tutaj... O, twardzeń. Zawsze się przyda. No i dobra, w sumie na tym zakończymy już pierwszy odcinek. W kolejnym odcinku porobimy już coś więcej, ale póki co na tym zakończymy. No to to był pierwszy odcinek. Sej, zagrajmy w Gothic Wielka Wojna. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie.